3 łamane przez 3, czyli ta pierwsza zmiana do starej części wioski. Gmina nas uszczęśliwiła wjazdem głównym, ale no niestety nie wszyscy przy sklepie w Lubomorszczy wjeżdżają tamtą drogą. My mamy w Lubomorszczy wszystkie drogi, które mają pełną infrastrukturę, mamy wodociągi tam, mamy kanalizację, aż się prosi, żeby utwardzić, żeby doprowadzić do takiego stanu użytkowania, tym bardziej, że jak będziemy używać tego terminu z poprzedniej komisji sugerującego płacenie podatków, to my płacimy podatki już pewnie z 60 kilka lat, w związku z tym i więcej, także jakaś tam hierarchia jest istotna. Ja wiem, że tam może nie mieszkają tacy ludzie, którzy mają jakiś taki wpływ, bo jakby tam urzędnik zamieszkał, to może by było szybciej. Wracam do tego pierwszego wjazdu, tak wygląda wjazd do tej drogi, to jest po państwa dzielnicy, czy bardzo mi się należy pana przewodniczącego. W pełnej wysłowie, że takich drogów mamy dużo, to proszę państwa, zawsze droga jest oznaką naszej gminy. To jest taka wizytówka. Jak jest taka, jaka jest, no to gdzieś jest ładna, gdzieś jest trudna do przejechania. Drugi jeszcze pokazał Radę Trafiki, chciałbym powiedzieć, bez względu na to, czy cały urząd będzie przy danej ulicy, drodze mieszkał, na pewno nie będzie to tak robione, jakbyśmy chcieli. No po prostu forsy nie starcza na wszystko. Ja nie mam zamiaru obiecywać, że będzie coś zrobione, bo infrastruktura jest prawie całkowicie już wykonana, ale po roztopach, proszę mi wierzyć, że po roztopach wszystkie drogi są i tak jak tu siedzicie, wszyscy radni ze mną, wszyscy sołtysi mogą powiedzieć o tych drogach, jak wyglądają. Na wszelki wypadek, że nie mówiono, że burmistrz mieszka przy dobrej drodze, to ja nie myję samochodu, mój samochód jest do oglądnięcia, jak wygląda po przejechaniu jednorazowo przez drogę Radzy Lipinki i nic więcej. Każdy ma prawo tym okresie naprawdę narzekać. Ja nie jestem w stanie nikomu zabezpieczyć tutaj naprawdę drogi. Jeżeli są dziury jakieś duże, to na pewno naprawiamy, na pewno uzupełniamy czy kruszywem, czy nawet gruzem skruszonym. Ale proszę, no nie chciałbym, żebyście przyjmowali, drodzy państwo, tu jakieś deklaracje z mojej strony, że zaraz będziemy robić drogę. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy tylko i tego się byśmy trzymali, gdybyśmy mieli robić drogi. Jest w tej chwili projekt na drogę bursztynową wykonany, słonecznikowa. Jest droga długa i droga łąkowa. Jest droga na Krzydłowiczki zrobiona. Jest droga dolna w Starym Sączu do zrobienia. I to są drogi, które są podstawowymi, jak tymi wypadkowymi do naszego planu inwestycyjnego. Natomiast wszystkie inne pozostałe drogi są drogami, które są jeszcze drogami albo bitymi gruntowymi, które będziemy gruntowo też, albo tam kruszywem uzupełniali. Ja dzisiaj naprawdę nie chcę deklaracji składać, bo to są już te drogi, o których powiedziałem, to jest około 15 milionów złotych. Panie burmistrze, mógłbym powiedzieć panu słowo, to się o odcinek do państwa dzielnicy, nie? Jest mi tam ten dalszy. Ja myślę, że pewnie dotrą do mnie. To jest kwestia jeszcze tego wjazdu, o którym udało się, proszę państwa, to nie jest tak, że my czekamy. Troszeczkę przegapiliśmy remont drogi 278, ponieważ no, wylano asfalt, powiedzmy, na terenie parkingu vis-a-vis leśnej. Więc na taki fragment powstał. Natomiast udało mi się od pana kierownika budowy jedynie to, że wysypał nam troszkę tłuszcza na trasę, ale w chwili obecnej tam są prowadzone liczne budowy. Wjeżdżają tiry z materiałem budowlanym. I co chwilę jest nikt jasny, ta droga jest katastrofalna.